Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Ruszamy do wielkiej pracy dla Polski, jesteśmy gotowi, damy radę. To tylko niektóre ze słów, jakie padły na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Program partii przedstawiła kandydatka na premiera Beata Szydło. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się od prezentacji liderów w poszczególnych okręgach. Prezes partii Jarosław Kaczyński motywował kandydatów do wytężonej pracy na rzecz Polski i Polaków. Kiedy trzeba ciężko pracować, a trzeba ciężko pracować, to zawsze powstaje pytanie o przyczyny, o motywację. Jakie mamy motywacje? Dlaczego chcemy pracować? Chcemy zmienić Polskę. Chcemy zmienić Polskę na lepsze. I to jest ta motywacja podstawowa. Szczegółowy program Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła kandydatka partii na premiera Beata Szydło. Pakiet rozwiązań dla rolników, przedsiębiorców, osób młodych, seniorów, problem uchodźców i wreszcie propozycje dla polskich rodzin. Walka z niżem demograficznym to priorytet PiS-u. Stąd program Rodzina 500+, czyli 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin ubogich także na pierwsze. Dodatkowe wsparcie otrzymają ci rodzice, którzy opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem. Kandydatka na premiera zaprezentowała również program dla przedsiębiorców. Pierwsza sprawa to rzecz dotyczy podatku CIT dla małych firm, które mają obrót rocznie do 1 200 000 euro. Dla nich ma zostać wprowadzona 15% stawka CIT. Na ulgi mogą liczyć także ci, którzy będą wdrażali polskie rozwiązania technologiczne. Istotnym punktem programu Prawa i Sprawiedliwości są zmiany dotyczące zakładania firm. Beata Szydło nie ma wątpliwości, że należy ułatwić start nowych przedsiębiorstw. Kolejne zmiany dotyczą pracowników. Narodowy Program Zatrudnienia zakłada 1 200 000 nowych miejsc pracy dla osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Polskę czekają także bardzo trudne decyzje w sprawie nielegalnych imigrantów napływających z krajów muzułmańskich. Polityka imigracyjna także wymaga przyjęcia priorytetów. Prawo i Sprawiedliwość chce, by to Polacy żyjący na wschodzie byli objęci szczególną troską. Zbyt wiele jest w tej chwili bólu tych, którzy mieszkają na wschodzie, a chcą wrócić do Polski. Bo tutaj są ich korzenie, tutaj są ich rodziny. Stąd się wywodzą. Na rozwiązania swoich problemów czekają także rolnicy. Dziś wspólnotowa biurokracja podcina im skrzydła. Gdy Paweł Janocha, rolnik z województwa zachodniopomorskiego, zajął się dojeniem krów, od razu zaczęły się kontrole. W czym jest problem? Okazuje się, taki przekaz usłyszałem. Słuchaj, chłopie. My, czyli agencja, stoimy na straży interesów wspólnot europejskich. A nam się i widzimy, że wy oprócz krów to chcecie doić Unię Europejską. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość wychodzi także naprzeciw potrzebom gospodarzy. Ubezpieczenia dla rolników i obrona polskiej ziemi znalazły się w programie partii. Teraz przed Beatą Szydło miesiąc pracy, by co najmniej utrzymać poparcie, jakie PiS-owi dają obecne sondaże. Platforma Obywatelska w Poznaniu przedstawiła swój program wyborczy, który ma jej zapewnić utrzymanie władzy. Politycy formacji przekonywali, że ostatnie 8 lat to pasmo sukcesów. Z kolei w Warszawie swoje obietnice wyborcze złożyli politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy też ostatecznie zatwierdzili swoje listy. Na jedynce w Rzeszowie pozostał poseł Jan Bury, któremu prokuratura chce uchylić immunitet. Platforma Obywatelska swoją konwencję rozpoczęła od podsumowania 8 lat rządów, przekonując, że były one ogromnym sukcesem. Były błędy i niedociągnięcia, ale kto w Europie ma lepszy bilans rządzenia w ciągu tych 8 lat poza Polską? Żaden inny kraj. Polska jest tutaj rzeczywiście mistrzem Europy. Politycy Platformy przekonywali, że społeczeństwo jest oszukiwane przez opozycję. Jeżeli się patrzy trzeźwo, to trudno zobaczyć ruiny. A jeszcze trudniej wypatrzeć w tych ruinach głodujące dzieci, które szukają pożywienia. Szefowa Platformy zadeklarowała, że partia przeszła poważną zmianę. Dzięki temu, że wspólnie tego dokonaliśmy, ja dzisiaj mogę zadeklarować,
Platforma Obywatelska jest gotowa na walkę o zwycięstwo. Ewa Kopacz przedstawiła rewolucyjny plan reform, który ma przynieść jej partii zwycięstwo. Platforma chce zlikwidować składki na ZUS i NFZ, wprowadzić podstawową składkę PIT na poziomie 10%. Wszystkie umowy o pracę i inne formy zatrudnienia ma zastąpić jednorodny kontrakt. W ocenie Ewy Kopacz zlikwiduje to szarą strefę i umowy śmieciowe. Moi drodzy, chcę wam dzisiaj zadeklarować lepszą przyszłość, bezpieczną przyszłość. A ja, Ewa Kopacz, chcę być gwarantem tej dobrej zmiany i bezpiecznej przyszłości. Platforma chce, aby minimalna stawka godzinowa nie była mniejsza niż 12 zł. Proponuje również wprowadzenie bonu refundacyjnego na leki oraz chce zlikwidować obowiązek finansowania przez pracodawców etatów liderów związkowych. Ja nie mam zamiaru ukrywać, że do tego nie trzeba będzie dopłacić. Zrobimy to na uporządkowanym rynku pracy i koszt wedle naszych szacunków nie przekracza 10 miliardów złotych. W obietnice Platformy oraz jej wyliczenia nie wierzy opozycja. Dzisiejsze propozycje Platformy przypominają próbę gaszenia pożaru przez tego, kto ten pożar wzniecił. Zaproponowane zmiany to co najmniej 200 miliardów złotych. Po 8 latach słyszeliśmy rządu Platformy, gdzie słyszeliśmy, że na nic nas nie stać, że równowaga budżetowa, że pilnowanie nadmiernego deficytu nagle okazuje się, że stać nas na, czy też znalazło się w budżecie 200 miliardów złotych. W czasie konwencji Ewa Kopacz stwierdziła, że Platforma nie ma pomysłu na Polskę bez Kościoła i chrześcijaństwa, ale chce przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa. Rolą Platformy jest stać na straży tego, by polskie prawo, by polskie instytucje życia publicznego były neutralne światopoglądowo. Pochodziły z wyboru i kierowały się poszanowaniem wolności każdego obywatela. Swoje główne obietnice wyborcze w Warszawie przedstawiło dziś również Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL do wszystkich wyciąga swoje dłonie. Nie czeka. I mówi: razem, Polacy, Polki i Polacy, razem. Tak jak zawsze, razem możemy więcej. Ludowcy obiecują m.in. 500 000 nowych miejsc pracy, 150 miliardów złotych inwestycji w rolnictwie, bezpłatne leki dla seniorów, a także 50 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i 70 tysięcy w przedszkolach. PSL proponuje również płacę minimalną w wysokości 1900 zł oraz emeryturę minimalną 1200 zł. Konwencję PSL-u przykryła jednak sprawa wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Janowi Buremu. Przewodniczący klubu parlamentarnego Ludowców wystartuje jednak z pierwszego miejsca na liście na Podkarpaciu. Zapraszam przewodniczącego klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jana Burego. Jan Bury jest podejrzewany m.in. o wpływanie na obsadzanie stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli. Mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Gdańska, a także wielu innych miast Polski protestowali dziś przeciwko polityce Unii Europejskiej dotyczącej przyjmowania nielegalnych imigrantów. Wciąż nie wiadomo, ilu z nich trafi do Polski. Jednak w sytuacji, gdy warunki życia wielu polskich rodzin są dramatyczne, dotowanie szczególnie migrantów zarobkowych budzi ogromne kontrowersje. Początkowo warszawski ratusz nie chciał się zgodzić na manifestację. Warszawa boleśnie doświadczyła w swojej historii, czym jest ksenofobia i nienawiść. Dlatego dzisiaj nie może być naszej zgody na to, aby w centrum naszego miasta rozbrzmiewała mowa nienawiści. Organizatorzy manifestacji odwołali się jednak do wojewody mazowieckiego, który decyzję uchylił. Manifestacja wyruszyła z centrum Warszawy, sprzed Pałacu Kultury. Na początek słyszeliśmy o 2000. Teraz słyszymy o kwocie 12 tysięcy uchodźców. Imigrantów, podkreślmy, bo z uchodźców wśród tych imigrantów może jest 10-20%. Reszta to sami państwo widzicie na zdjęciach mężczyźni w wieku poborowym. To co? Oni zostawili ogarnięty kraj wojną swoje żony i dzieci? Jednym z powodów manifestowanego dziś sprzeciwu są poważne różnice kulturowe i religijne. Przykład z innych krajów, jak Wielka Brytania czy Francja, pokazuje, że się nie asymilują. No i myślę, że tutaj to będzie największym problemem. Mimo rosnących obaw Polaków, premier Ewa Kopacz nie spieszy się z przekazaniem kluczowych dla społeczeństwa informacji. W środę jesteśmy gotowi przekazać państwu pełny raport z tych spotkań, ale również tu w klimacie dobrej, merytorycznej rozmowy
wypracować stanowisko Polski. W Warszawie odbyła się dziś także manifestacja poparcia dla pomysłu przyjęcia tysięcy uciekinierów. Nie widzę żadnych zagrożeń, jeśli będzie dobrze i prawidłowo działające państwo. Protesty zorganizowano także w wielu innych polskich miastach. Zdecydowaną większością cieszyły się jednak zgromadzenia przeciwników przyjęcia uciekinierów. Chodzi o to, żeby zaprotestować przeciwko głupim decyzjom. Po pierwsze tym zapadającym w Brukseli, że musimy przyjmować kogokolwiek. Po drugie temu, że Warszawa się na to tak naprawdę bez żadnego słowa, zająknięcia na to zgadza. Ich kultura jest inna, religia jest inna i chcą ją nam prawdopodobnie, znaczy będą prawdopodobnie ją narzucać siłą, tak jak robią to w Europie Zachodniej. Wciąż narasta problem związany z nielegalnymi migrantami. Po skandalu ze sprzedażą łodzi, którymi następnie ludzie transportowani byli do Grecji, w swoich obowiązkach zawieszona została konsul honorowa Francji w Turcji. Dziesiątki tysięcy migrantów, w tym wielu Syryjczyków, kieruje się do egejskich wybrzeży Turcji, aby później na łodziach popłynąć do Grecji, do Unii Europejskiej. Część ucieka przed zagrożeniem, ale większość szuka lepszych zarobków. Mam nadzieję na lepsze życie. Najważniejszą rzeczą jest to, że jesteśmy daleko od zniszczenia i chaosu, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, ich przyszłości. Nie mogę znieść myśli, że coś mogłoby się stać z moim synem na ulicy. Chcę czuć, że mój syn ma przyszłość. Waszyngton niepokoją najnowsze posunięcia Rosji, która na zgliszczach wyniszczonej wojną domową Syrii tworzy swoją bazę lotniczą. Według amerykańskiego Departamentu Stanu wzrost zaangażowania Rosji w syryjski konflikt grozi jego eskalacją i spowoduje jeszcze większy napływ uchodźców do Europy, którzy będą uciekać nie tylko z powodu ataków dżihadystów, ale również z powodu ataków armii Assada. Strategia wzmacniania pozycji Assada jest wielkim błędem. Coraz głośniej mówi się o tym, że za wzrostem liczby imigrantów stoją także władze tureckie, które pomagają im dostać się do Europy. Konsul honorowa Francji w Bodrum w Turcji oskarżyła lokalne władze o proceder sprzedawania imigrantom łodzi. Bez wątpienia niektórym politykom w Europie wzrost liczby imigrantów jest na rękę. Dotychczasowa ich polityka spowodowała, że mają dość dużą procentową mniejszość muzułmańską, i która posiada prawa chociażby wyborcze, i jakieś radykalne ruchy dotyczące polityki imigracyjnej mogłyby spowodować, że partie, które są u władzy w tej chwili w państwach zachodnioeuropejskich, by tę władzę przy najbliższych wyborach utraciły. Sygnały płynące do tej pory z Europy były odbierane przez uciekinierów jako zachęta do przyjazdu. Powstaje pytanie, kto jest pomysłodawcą takiego myślenia i mocodawcą tak ogromnego ruchu ludnościowego. Oczywiście mówi się o tym, że to są zorganizowane grupy przestępcze, przestępczość transgraniczna, natomiast mam wrażenie, że jest troszkę grup i sił o charakterze masońskim, dla których również inwazja kulturowo-cywilizacyjna i religijna na kontynencie europejskim jest interesem, który chcą realizować. Zdaniem Benedykta Wietrzykowskiego ze Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, Europa nie powinna być aż tak wylewna wobec migrantów posiadających bądź co bądź swoje miejsce na ziemi. Przyjęcie ludzi z Afryki do Europy, która ma inny klimat, inne zwyczaje, inną kulturę, grozi wielkim zamieszkom. Zamieszkom, do których Niemcy, jako ta matka dobra dla tych wszystkich uchodźców, już nie raz odczuła względem emigrantów z Turcji czy innych krajów. Komentatorzy największych niemieckich gazet apelują, by nie ignorować obaw części obywateli przed falą uchodźców. Zwracają też uwagę, że niektóre wypowiedzi kanclerz Angeli Merkel zachęcają uciekinierów do przyjazdu do Niemiec, co zaostrza kryzys. Idealistycznie nastawiona część społeczeństwa będzie musiała zrozumieć, że nie jest reakcjonistą ten, kto w przybyszach widzi nie tylko 150-procentowe wzbogacenie kraju. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. Kolejarze pielgrzymowali dziś do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pod tym hasłem prosili o odbudowę wartości służby na kolei i jakości jej funkcjonowania. To już 13. ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy do krakowskich Łagiewnik. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Jan Zając. Biskup senior archidiecezji krakowskiej namawiał kolejarzy, by wszelkie swoje troski i prośby powierzali Chrystusowi Miłosiernemu. Każdy tu może przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na jego serce promieniujące i w głębi
głębi duszy usłyszy to, co usłyszała Faustyna. Nie lękaj się niczego. Ja zawsze jestem z tobą. Każdy z kolejarzy przybył dziś do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z własnymi intencjami. Przede wszystkim w intencjach moich koleżanek i kolegów, którzy są bardzo poważnie chorzy. Ciężko pracują, bo praca na kolei jest służbą. Zawsze tak było i wydaje mi się, że wielu ludzi, którzy pracują, tak to pojmują. Służyć drugiemu człowiekowi. W tych trudnych czasach dzisiaj rzeczywiście tylko miłosierdzie Boże, tylko Pan Bóg może dać nadzieję na przyszłość, bo czasy mamy rzeczywiście bardzo trudne. Widzimy to dzisiaj w ogóle w świecie, w ojczyźnie. Te trudne czasy to także uciążliwości, jakie spotykają polskich pasażerów. Liczba połączeń wciąż spada, a każde ograniczenie oznacza redukcję etatów, mówi Józef Dąbrowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Decyzje, które ostatnio są podejmowane, są po prostu zmierzają do kompletnej ruiny transportu kolejowego w Polsce, a wyprzedaż najbardziej cennych elementów przedsiębiorstwa, no, można powiedzieć, że prowadzić może nas do zagłady. Bo kolej w Polsce nie jest dziś prywatyzowana, a wyprzedawana. Jednolity system transportu kolejowego praktycznie przestał istnieć, wskazuje Marek Stachurski, na co dzień pracujący jako maszynista. Spółki są podzielone, kolej jest podzielona, no i ciężko jest. Kolejarze za kadencji obecnego rządu PO-PSL protestowali już wielokrotnie. Powodem jest fatalna sytuacja we wszystkich spółkach kolejowych oraz wprowadzanie kolejnych zmian restrukturyzacyjnych. Związkowcy podkreślają również, że nowe metody zarządzania przez osoby spoza branży kolejowej prowadzą do degradacji terenowych jednostek organizacyjnych, a nawet zwolnień kolejarzy w terenie. Jednak spotkania takie jak to dzisiejsze dają wiarę i nadzieję na poprawę sytuacji polskiej kolei. I to wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. W naszym programie czas na prognozę pogody. Zapraszam. To będzie pogodna noc w naszym kraju. Na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, możliwe deszcz i burze. Na termometrach od 8 do 14 stopni. Niedziela natomiast przywita nas z przyjemną aurą. Będzie ciepło, pojawi się dużo słońca i nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 20-21 stopni na północnym wschodzie do 25 w rejonie Dolnego Śląska. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie 1023 hektopaskale. A już teraz zobaczmy, jakiej pogody możemy się spodziewać w kolejnych dniach. Do zobaczenia. Poniedziałek przyniesie dużo słońca. Przed południem na wschodzie pogodnie, na zachodzie niewiele chmur. W drugiej części dnia zachmurzy się na zachodzie, ale raczej nie powinno padać. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 27 stopni na południowym zachodzie kraju. W regionach wschodnich nieco chłodniej, 22-25 stopni. Powieje silny, w górach porwisty, południowy i południowo-wschodni wiatr. We wtorek początkowo zachmurzenie umiarkowane i małe. Na Podkarpaciu oraz Suwalszczyźnie rano może pokropić przelotny deszcz. Po południu w kraju przeważnie zachmurzenie duże i od zachodu po centrum nasunie się strefa frontu z opadami. W dzień ciepło, na termometrach maksymalnie 23-26 stopni. Nieco chłodniej w rejonie wybrzeża i na zachodzie 20-22 stopnie. Wiatr nieco osłabnie.